Cześć wszystkim, to znowu ja, Marcin. Nie było tutaj chyba ostatnio dużo materiałów na tym kanale, to dlatego, że przygotowuję mnóstwo kursów, zarówno po angielsku, jak i po polsku. Ostatnio ukazał się jeden kurs po polsku, niesamowicie popularny i naprawdę nie spodziewałem się aż takiego zainteresowania, dlatego postanowiłem robić więcej kursów, które będą się ukazywały i będziecie mieli dostęp na tym kanale. Dzisiaj wideo po prostu... Czysto ogłoszeniowe dla tych, co nie wiedzą, gdzie znaleźć moją pracę. Zapraszam Was, byście mogli śledzić moje portfolio na Behance. Co jakiś czas dodaję tutaj nowe publikacje i tak dalej, ale to, na czym chcę się skupić w tym wideo, to umożliwić Wam dostęp do moich kursów po angielsku za darmo, jako że Wiele z was oczekuje tych polskich kursów, więc um, te polskie kursy będą tutaj dostępne na Udemy dla was jak zawsze, ale jest jeden e, taki e, myk powiedzmy, który możecie zrobić i oglądać moje kursy po angielsku na stronie Skillshare. E, wszystkie kursy po angielsku tutaj są e, dostępne, kilka dosyć popularnych, e, zwłaszcza kurs kolor gra, e, Gradowanie Koloru, e, który też ukaza się niebawem po polsku, Dutchie Bern, e, Profesjonalny Retusz i tak dalej, i tak dalej. E, dlatego w opisie będzie link i możecie dostać e, te kursy za darmo, e, co możecie zobaczyć tutaj na samej górze. Na dwa miesiące e, za darmo. I jak to działa? E, zakładacie konto na Skillshare z linkiem, który ja Wam e, daję. Oczywiście ja mam jakieś z tego e, korzyści, ale tutaj dwie strony e, wygrywają. Wy wchodzicie z linkiem, dostajecie próbny okres na dwa miesiące. E, to jest premium konto na dwa miesiące. I przez te dwa miesiące możecie oglądać tak dużo, jak tylko chcecie. Czyli możecie oglądać wszystkie moje kursy, co by mnie bardzo zresztą cieszyło. Przecież dlaczego nie? E, więc zachęcam do oglądnięcia wszystkich moich kursów, ale przed ukończeniem dwóch miesięcy musicie anulować tą subskrypcję premium, aby wasza karta nie była obciążona. Więc gram z Wami w otwarte karty, mówię Wam co zrobić, żeby nie płacić, jeśli chcecie przez ten okres oglądać jak dużo się da, więc zachęcam, żeby przez te dwa miesiące oglądać wszystko, co możecie na Skillshare, oczywiście zwłaszcza tutaj moje wideo, kilka kursów, które dla Was są do polecenia, na pewno... Podstawy retuszu, czyli Retouching Essentials w Photoshopie. Krótki kurs wprowadza dosyć dobrze do retuszu. Następnie warto sprawdzić sobie profesjonalny retusz, który tutaj mam jako dodatkowo retusz beauty. Na pewno gradowanie koloru, daci burn to są prawdopodobnie najlepsze tutaj kursy. Plus oczywiście zachęcam do zobaczenia, co w ostatnich kursach mam da, dla zaoferowania, więc e, ja udostępnię link do jednego z tych kursów e, na, albo nawet do kilku kursów. Możecie przejść bezpośrednio, a później możecie sobie znaleźć na tym moim koncie resztę moich kursów i oglądać tyle, ile chcecie, a ja wrócę do Was już niebawem e, z nowymi kursami po polsku. Dzięki.